aspirant Karolina Gaston-Zawicka, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Policji w Sztumie. Dzisiaj rano zostaliśmy poinformowani o wypadku drogowym na trasie Sztum-Mazur. Dyżurny natychmiast na miejsce kierował policjantów ruchu drogowego. Ze wstępnych naszych ustaleń wynika, że 22-letnia kierująca Volkswagenem z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na lewy pas i zderzyła się czołowo z jadącą ciężarówką. W wyniku tego zdarzenia kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Elblągu. W chwili obecnej prowadzone są czynności na miejscu wypadku. Policjanci kierują ruchem. Będziemy wyjaśniali wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Kierujący ciężarówką w chwili zdarzenia był trzeźwy, natomiast tutaj z uwagi na to, że nie dało się przeprowadzić tego badania, zostanie pobrana krew.